w tym pięknym niebie, żeby było krócej. Panie Piotrze, słyszy pan? To hymn Kowala, grany przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej pod dyrekcją Stefana Kowalskiego. Stefe, ale posiwiałeś. Ale posiwieliśmy. Pamiętam 50 lat temu, jak leżałeś na trawie za moim ogrodem i gryzłeś w zamyśleniu gałązkę porzeczki. Dziwne, ale coś takiego pamiętam. Głupia rzecz ta pamięć i zastanawiająca. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, kochani, że Jan Kanty jest góralem w zasadzie. Zresztą tutaj troszeczkę jakby taki zaśpiew góralski słychać, ale on się gdzieś wtapia w nasz pejzaż kujawski. I on się obłożył książkami, nutami, Koldbergiem, nie wiem tam czym, żeby tylko poznać ducha Kujaw. I chwała jemu, kompozytorowi z Nowego Targu, mieszkającemu w Krakowie, znakomitemu, naprawdę znakomitemu kompozytorowi, który napisał dla nas ten hymn. Właśnie, czy hymn? Otóż Gienio pyta, i zaraz to przegłosujemy na miejscu, czy to jest piosenka o Kowalu, czyli Kowal, moje serce, czy jest to hymn Kowala, bo to trzeba jakoś wpisać, jak on twierdzi, do ksiąg. Zrobimy to w bardzo prosty sposób. Czy to ma być piosenka? Ręce do góry. Czy to ma być hymn? Wyście chyba zwariowali. Dziękuję bardzo. Przegłosowane. Hymn! Hymn! Zobacz pan, jakie to dzieciaki urocze. Mam wrażenie, że na scenie powinny wyłącznie występować dzieci. Także w tak zwanym wielkim repertuarze. Średniacy mogliby w tym czasie budować na przykład lepszą Polskę, a starcy godnie pochylić się nad kufelką piwa. No nie? Panie Piotrze, widzi mnie pan na ekranie, jak podskakuję, jak robię głupie miny, uśmiecham się błazeńsko. No ale przecież to tylko forma, która chroni nas przed nadmiarem powagi. Ale mnie ta mała zmęczyła. Panie, dlaczego człowiek ciągle popisuje się zdrowiem, także tym nieistniejącym? Serce mam w tej chwili w gardle, a wątrobę w okolicach kolan. Studzienny żuraw sfrunął na stół, Piotra się brodę wpiął. Naszego wina szklanki pół wypił i stróża anioła sklął. Poprosiłem Martę, żeby pan pofrunął, panie Piotrze. A co? No i teraz pan fruwa. Film to fajna rzecz, nie? Zwolnili klatki. I teraz wygląda to tak, jakby pan płynął w moją stronę. Jakby pan leciał. 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 Aniołów trzech
nasz jeden grzech. Przykuse palta. Proszę, Jasiu. Chciałem zgłosić nieobecnych. Nieobecnych usprawiedliwionych. Stasiu Terpiński, Franek Snopkowski, Stenia Woźniak, Janek Markowski, Jan Stocki, Janka Kozłowska i Karol Jakubowski. Ten fragment filmu, panie Piotrze, nazywam moją umarłą klasą. Roboczo, jak się to mówi. Minęło jednak trochę czasu i zaraz życie, co ja mówię, życie, śmierć, dopisała do tego swój pełen ironicznej powagi komentarz. No bo zobacz pan, Stasiu Barański, nasz kochany Staś, już nie żyje. Proszę go tam w niebie pozdrowić, drogi panie, i podziękować za to, jakim był za życie. Niech mu pan powie, że jak wpadnę do was, to koniecznie z pełnymi kieszeniami szklanych cygarniczek, których używał. Plus jeden. Trzy. Plus jeden. Widzi pan ten pień? To pień cmentarnego drzewa. Widzi pan, jak kamera wolno obsuwa się po nim w kierunku ziemi? Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to drzewo było także dzieckiem, zieloną gałązką. A teraz? Teraz mijamy się od lat, bez słów, ale za to z narastającym szacunkiem. No co, synku? Niezłe miejsce. Jedno z najpiękniejszych, mówię ci. W dzieciństwie baliśmy się go. A teraz przychodzimy tu nawet w nocy, żeby zapalić świecę. Tutaj już nikt nie straszy. Raczej czeka z miłością i milczy. Z tolerancją i uśmiecha się. Dyskretnym uśmiechem prosto spod ziemi. Zapamiętaj to miejsce, jego wesoły majestat i smutny wdzięk. A teraz chodźmy. Dwa ciągle jeszcze krakowskie lajkoniki. Chodźmy w stronę słońc. Ty wschodzącego, ja zachodzącego. Więc tak miłe, tak zacząłem miłe, panie, szanowni panowie,